przerwie kwestia czas, żeby rozpocząć następny panel i spróbować zastanowić się nad scenariuszem podejścia klinik za Polski. Wszyscy pana dzisiejszy te pytania, to przechodzi ja spróbuję powiedzieć kilka wstępu. Mianowicie znajdzie się tam tytuł, sam tytuł tego panelu, to jest zapotrzebowanie organizatorzy, sugeruje, żeby wciąż standardy nas uświadamiamy, co jest tym historyjną sprawą, że musimy się modernizować, rozwijać, doganiać. Czy to jest dobre, czy złe, na to jest prowadzę pytanie, dlatego że jak mi się wydaje, przez ostatnie 200 lat, jak to razem, jak państwo polskie, albo organizacje sytuacji państwa branży, za wspieranie tego wyganiania zachodu, bo tak to jest naszą zrobię, to sprawę odchodzimy. W każdym razie nie najlepiej to jest. Ale dzisiaj stajemy przed bardzo poważnymi wyzwaniami, które mają zarówno charakter lokalny, jak i charakter regionalny, globalny. Wciąż musimy wybrać nie skończy się, czym został zamknięty czas kryzysu tutaj regionalnego, systemowego, czy w Europie, czy kryzysu globalnego, nie wiadomo co z tym kryzysem wyniknie. Stajemy przed swoimi własnymi problemami, problemem wielkim demograficznym, który jest zawarty rozstrzygnięty, problem czasu ciągłego spadania, tego punktu rozkończenia postępujący z dotacji europejskiej, nie wiadomo co z tym będzie. I po trzecie wreszcie można powiedzieć, że w Polsce po raz pierwszy od dość dawna pojawiły się jakieś próby zastanowienia się nad tym, jak Polska mogłaby się rozwijać, jakie są tutaj konsekwencje. Można tutaj przypomnieć różnych innych, tak jak na próbę zebrania rozproszonych wiedzy w Unii Europejskiej, to państwo 2020, które zostało właśnie przemycane, nie zostało porządnie zdecydowane, że zostało zrobione. A tam autorzy korzystają z procesu. Oraz tradycja w nowoczesności. Ja pomijam oczywiście, że zrozumiałam, że tradycja przyczyniła się do zmian, które są właśnie w zasugerowaniu, ale ja w pierwszym podruchu tych scenariuszy modernizacyjnych nawet pozwoliłam sobie swoją wypowiedź zatytułować kierownicza rola modernizacyjnego faktu. Czyli zobaczyć te scenariusze modernizacyjne jako punkcie rzeczy, które nie które też przecież mogą tego nie pamiętają, ale przecież PRL był także realizacją pewnego scenariusza modernizacyjnego, który był scenariuszem przyspieszonym, takim, w którym mieliśmy przegonić bardzo wiele źle zaplanowanych, że tak powiem, w Europie Zachodniej
podwyżków na rozwój gospodarczy, to miało się odbywać wedle bardzo nawet bardzo dopracowanej wizji, której państwo rolniczy bardzo wiele taką możliwość rozwoju gospodarczego na scenariusza modernizacji. Mieliśmy realizować. I przyznam się szczerze, że mam wrażenie, że słowo modernizacja, które jest używane w debacie jako przepraszam, że za tytułem, czyli coś, wedle czego powinniśmy myśleć, oceniać, prognozować, dyskutować. A to, co jest w Polsce do zrobienia i co powinniśmy zrobić, jest w gruncie rzeczy tkwienie w tamtych strukturach poznawczych. Bo przecież teorie modernizacyjne pojawiły się w latach 60. bo to w latach 70. kiedy były bardzo krytyczne oceniane. No tak, to jest w takim momencie, w którym wyzwalane spotkanie kolonializmu państwa afrykańskie miały w ramach modernizacji dopaniać lepiej rozwinięte kraje. Teraz można powiedzieć, że po 89. roku popularnych teorii modernizacyjnych, które jakby na nowo się pojawiła, ponieważ mamy do czynienia z kolejną falą takiego startu do rozwoju gospodarczego państw, które były pod wpływem i systemu, i Związku Radzieckiego, i jakby dosyć interesującej sytuacji gospodarczej, politycznej się znalazły, ponieważ trzeba odbudowywać gospodarkę, kapitał, demokrację i podstawowe instytucje i suwerenność w gruncie rzeczy w bardzo skomplikowanych i złożonych warunkach. Można by powiedzieć, że ta akcja modernizacji powróciła, ale w gruncie rzeczy powróciła znowu jako sposób, w którym naukowcy, eksperci, publicyści, dziennikarze siadają i debatują, jak jest to tutaj scenariusz na Polski w rozwoju nawizacji. Jeśli Państwo pozwolicie, żeby nie być gołosłowną, bo ja myślę, że w Krakowie profesor Szkopka jest jak najbardziej do zacytowania. Termin modernizacja traktuje jako celowy, planowany, zamierzony model nowoczesności, najczęściej odwołujący się do jakiegoś wzorca istniejącego społeczeństwa, który uznaje za nowoczesne, do którego społeczeństwo powinno się zbliżyć. Ja przyznam się szczerze, że ja odmawiam dyskusji na temat scenariuszy modernizacji, ponieważ nie widzę żadnego powodu, dla których celem zmian jest powstrzymają się, więc tak ma być modernizacja. Modernizacja jest tylko instrumentem, jest tylko środkiem. A w gruncie rzeczy to mogłabym i chciałabym rozmawiać o związku społeczno-gospodarczym, który wszedł w zamożności do takiej, która mogłaby być możliwie szeroki zasięg w moim społeczeństwie, razem z suwerennym sprawiedliwym, razem z dobrze funkcjonującym demokracją. I można by wymienić jeszcze kilka wartości, kilka celów ekonomicznych, które dosyć łatwo możemy sformułować, przyglądając się czy analizując stan gospodarki. Jakby rozwiązywać problemy po to, żeby te cele osiągnąć. Jeżeli będziemy tkwić w tym wariancie modernizacji, to w gruncie rzeczy wpisujemy się w taką dosyć nawet nie ewolucjonistyczną, ale taką zdeterministowaną wizję rozwoju, bo przecież modernizacja jest w gruncie rzeczy przyjęciem do wiadomości jakiejś nieuchronności, nie na tej, tylko na tej poziomie, na tym poziomie rynku społecznym, tradycyjnym, przemysłowym, bo nowoczesnym. Wedle tego scenariusza, my też natychmiast do tej modernizacji podtrzymujemy samoliste wartości, które muszą się zmienić, prawda, realizm, zdecydowanie organiczne, nowe systemy powiązania, osobowość, w sferze społecznej zawsze laicyzacja i sekularyzacja, zmiana pewnych wartości instytucji społecznych, powody do początku, że przeszedł swoje podmioty lokalne, potem na to, żeby się wymagać strasznie Polaków, żeby być kreatywni, przedsiębiorcy, bo podobno nie są, muszą, no tak, bo jeszcze może być jeszcze ta postawa, czy osobowość ryzyka, nie oczekiwać bezpieczeństwa, tylko tę modernizację realizować się pewnymi zachowaniami. Ja rzeczywiście odmawiam o modernizacji. Mówić nie zamierzam, zresztą zastanawiam się, na ile ten nasz
schemat myślenia, który ja twierdzę jest schematem postpeerowskim, wynosimy Polskę modernizować. No wtedy jest to totalizacja, że po pierwsze likwidujemy tradycję, po drugie przebudowywujemy świadomość nieudolnych Polaków. To tylko jest kwestia wyboru wariantu modernizacyjnego, do którego mamy się pasować. To mogłaby być Japonia, bo to był nam rozwiązek radziecki, nie wiadomo, nie obowiązuje, ale to mogła być Japonia, to mogła być Irlandia, nie wiem, czy mamy Polskę, mogą wybrać Norwegię, czy Polskę, bo ona nie należy do Unii Europejskiej. Nie, Finlandia to nie wiem. Finlandia to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest takie państwo, o którym wiemy, że edukacja młodzieży wygląda nie najgorzej. Edukacja jest przeszła, zdaje się, w tej chwili kryzys gospodarczy, się świetnie rozwija, natomiast ma to, co już na tym znam się stosunkowo dobrze, czyli rolnictwo, które wydawało się kompletnie absurdalne z punktu widzenia polskiego rolnictwa, działalnością gospodarczą. Trzeba dotować rzeczywiście winowie przeciwnik Unii Europejskiej bardzo skutecznie zidentyfikowali wyższy poziom dotowania polskich gospodarstw na północy niż Unii Europejskiej z własnego budżetu. Bardzo długo to trwało, przesuwać 1/4 godziny do 1/5 godziny 4 w nocy, ale wynegocjowali prawo do tego, żeby na północy swojego kraju dotować właśnie 2 razy dłużej i jakoś do tej modernizacyjnej koncepcji rozwoju nie przeszkadzało. Finlandia mogła być rzeczywiście dobra, chociaż akurat ja jestem głęboko przekonana, że to, co interesuje większość Polaków, nie ma problemu. Ale wracając do pytań, które jeśli można chciałabym tutaj postawić, właśnie budując się przeciwko tym, które mamy się zastanawiać, co też mamy w sobie zmienić, żeby nam się udała modernizacja, czyli jakiś teoretyczny scenariusz. Może jeszcze jedno zdanie. My mamy w tej chwili bardzo wyraźny scenariusz modernizacyjny, który powstał nie w tylko Polska w 2030 zespołu polskiego, który w tej chwili właściwie staje się pewnym projektem dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. To ma być te 12 metrów woli autostrady. To oczywiście jest taka wizja modernizacyjna, w której no można by zadać pytanie, żeby być językiem ekspertów. Każda złotówka zainwestowana w Warszawie na pewno szybciej przynosi większe zyski niż zainwestowana w linię wymiarową. Dlaczego właściwie szanować roszczeniowość mieszkańców wsi i rolników, którzy mają 7 hektarów? A kierując na nich środki finansowe, jak możemy wspierać wyłącznie największe metropolie, bo przecież one przyniosą nam szybszą, przyspieszoną modernizację. W ogóle po co wspierać metropolie w Polsce? Może bez przecież jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to ponad tak funkcjonuje szczególnie, że w ramach poszerzania wolnego rynku, otwierania barier, tworzenia w miarę równej konkurencji na rynku pracy do warunków przepływu kapitału. Po wejściu do Unii Europejskiej jako kraj terytorialny